Ozyrys, mitologia egipska, bogowie egipscy. Niestety ta mitologia egipska, ta historia o tych wierzeniach starożytnych Egipcjan, no nie jest aż tak dobrze znana jak na przykład to, ile wiemy o mitologii greckiej. No ale pora to naprawić. Dzisiaj zaczynamy od Ozyrysa. Z biegiem czasu będą pojawiały się materiały o tych najważniejszych przedstawicielach mitologii egipskiej. I tu należy wspomnieć, że to postrzeganie, spojrzenie na tych bogów, najważniejsze postacie w mitologii egipskiej się zmieniało. Nie tylko z biegiem czasu, ale też inne było spojrzenie, jeśli spojrzymy na to pod kątem geograficznym. W jednym miejscu Egiptu patrzono na daną osobę w ten sposób, w innym inaczej. Ale przejdźmy już do Ozyrysa, czyli Bóg śmierci i odrodzonego życia. Nauczył ludzi rolnictwa, był wielkim sędzią zmarłych, władcą ziemi, podziemi i krainy umarłych. Syn bogini Nut i boga Geba. Brat Seta, Izydy i Neftydy. Zastąpił boga Ra jako króla bogów. To zastąpienie nastąpiło, to zależy od przekazu, albo w sposób taki bardziej prawowity, albo w sposób nie do końca tak, jak to powinno wyglądać. Ozyrys został zabity przez jego brata Seta. Część jego ciała została poćwiartowana, pozbierała go Izyda, poskładała je wszystkie razem, nie znalazła tylko jego prącia, ponieważ to zaginęło na dnie Nilu. Dlatego Nil gwarantował tak życiodajne, można tak powiedzieć, wylewy wody. Tak to ujmijmy. Został ożywiony, ale mógł żyć tylko w zaświatach. Musimy wspomnieć, że poślubił Izydę, no swoją siostrę. Wtedy to takie było bardziej w tamtych mitologiach normalne i miał z nią syna Horusa. Natomiast z drugą ze swoich sióstr miał syna Anubisa. Chociaż niektórzy twierdzą, że to nie był jego syn, tylko był to syn Seta. No ale to wszystko zależało od wersji. Faraonowie byli uważani za inkarnację Ozyrysa, ponieważ Ozyrys po tym rozczłonkowaniu, ożywieniu nie mógł żyć na, można powiedzieć, na tej ziemi po naszej stronie, tylko mógł być w tych, ujmijmy to tak, zaświatach. Przedstawiano go w koronie Atef, trzymał berło Heka, czyli symbol władzy, bicz Nehem, czyli symbol wieczności. Musimy pamiętać o tym micie Ozyrysa, związanym właśnie z Ozyrysem, czyli pochodzącym przynajmniej z 24 wieku przed naszą erą, mitu o walce pomiędzy Ozyrysem a Setem, o jego zmartwychwstaniu i o Horusie, który pokonuje w końcu Seta i umożliwia Ozyrysowi władanie tym, czym władał przed zrzuceniem go z tronu. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na inne materiały, szczególnie te materiały, które będą się pojawiały o tej mitologii egipskiej. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby te materiały mogły być, dotrzeć jak najszerzej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.